Już chuju nie żyjesz, skurwysynie. Michał i... Dawid. Pierdol się. Witam was. Siedzę, oglądam porno, walę konia. Tak, walę konia. Ale nie pokażę. Tajemnica państwowa. Słuchajcie, mnie chuj obchodzi Turbinator Masakrator. On jest ostatnim kretynem chujem Polski. Ja jego nie szanuję. Tak naprawdę. No elo. Elo. Umberto ci rzekomo wysłał kompas 10 tysięcy za pobraniem. Niech Urberto sra. Na wieki wieków nie sobie pochowa. Na świętym miejscu będzie stał grób, kurwa. On ogólnie cię ostatnio wyzywał na live. Słuchaj, bo on jest popierdolnięty, jak on. A ja słyszałem, że ty... Tam, Bartek? Zgłosiłeś Turbinatora Masakratora na policję, że filmiki wstawia. Bo to jest hejter. Ani sobie zesra w portki, co? Niech sobie zesra w portki. No tak, oczywiście. Taki hejter trzeba tępić. Niech sobie obesra gacie. Szanowni Państwo, powiem Wam tak. Ja nie szanuję, mam to w dupie. Jestem Kevinem Walczakiem. Niech sobie się zesra w portki. Szanowni Państwo, ja powiem szczerze, ja jego nie szanuję, bo on jest totalny popierdolnięty. Ja, słuchajcie, ja na 100% pewny nie sobie zadzwoni i powie, na czego to robisz, na czego to wysyłasz paczki za 200 zł, na czego chuju nie szanujesz ani ludzi, ani czegoś. Tak, a w ogóle co sądzisz o Łukasz Szybka, taki użytkownik? Łukasz Szybka. Jest taki pojebany, że może się zwracać do Hrabram Turbo, ponieważ on jest popierdolnięty, to nieopłatnie zresztą jest takie popierdolony według Turbinator Masakrator i on jest pojebany taki dureń, że nie chcę wam wyrazić, ale on zachowuje się prawie jak identyczny, jak chuj, za przeproszeniem, jak gnój. W ogóle Mirek ludzi mówił, że na bagnie mieszkasz, to jest prawda? Tak, mieszkam bagno, no i co? A słyszałeś o plantacji marihuany w Sejnach? To jest prawda, że tam jest coś takiego? No prawda, ale nieprawda. What's up, niggers? Ktoś dołączył. Wow, niggers. What's up, bro? Mirek. To chyba hejter. Co się głupio cieszysz. Się głupio cieszę. To jest chyba hejter. Mirek, jest pytanie. Co sądzisz o gangsterce w Sejnach? Nie odpowiem na żadne pytanie. Halo, Miluś. Halo. Matki się parą. Ja mam... Za halo to mordy parą. Ja mam takie pytanie. Czy byłeś w Malborku? Nie byłem w Bacholu i co? Mirek, a czym ty się zajmujesz? Pracuję Agencji Towarzyskiej w Warszawie. Wielu widzów pytało, co było w paczce za 200 zł, którą wysłał hejter jakiś. Kamel Guro, gówno z cebulą. Dobra, bez tego gadania. Nie Stabińska, tylko Stabiński. Jesteś popierdolnięty, uwierz mi, zawsze chuje byłeś i zawsze zostajesz być. Spierdalaj, Jasiu. O, siemka, cześć Żaneta. Proszę nie obrażać. Kocham cię, a ja ciebie nie. Ile schudłeś? 0 kg, bez efektu jojo. Serio mówię, nie żartuję. A to ten live na TikToku będzie trwał ponad miesiąc, czy jak? No miesiąc, no. Ale to bez przerwy? No tak, bez przerwy. A ty w ogóle, Mirek, tolerujesz LGBT? Szanujesz ludzi LGBT? Czy nie szanujesz? Szanuję.
A co sądzisz o ludziach, którzy nie szanują LGBT? Ja nie powiem ci. Amongus. Dobra, no to ja kończę. Sam spierdalaj. Sam się kurwa zbadaj. A nie spierdalaj. Kretynie. Serenala. Goodbye.